Na wstępie chciałbym ostrzec, że nie jest to materiał dla osób o bujnej wyobraźni i słabych nerwach. Jeśli tematy związane z okrucieństwem wobec dzieci, bezsilnością i tragediami rodzinnymi są czymś, o czym wolałbyś nie słyszeć, radzę nie oglądać tego filmu. Skinamarink to eksperymentalny horror o znamionach serii Analog Horror, popularnych w ostatnich czasach pokroju Mandela Catalog, Local 58 czy The Walton Files. Jest to film pełnometrażowy, który w Polsce zobaczyć można było tylko przez 3 dni w kinach w lutym w 2023 roku. Na mediach społecznościowych dostał on miano jednego z najbardziej przeklętych filmów, a motywy, które porusza, są tematem wielu teorii i kontrowersji. Jego nazwa wzięła się od piosenki dla dzieci, imitując niewinną dziecinność i łącząc ją z czymś naprawdę, naprawdę przerażającym. Co więc sprawia, że ludzie wychodzą w trakcie tego filmu z kina? O czym tak naprawdę opowiada horror Kyla Bola? I dlaczego powinieneś się go bać? A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami Skinamarink. Skinamarink przedstawia historię dwójki dzieci, 4-letniego Kevina i 6-letniej Kaylee, w których domu dzieje się coś bardzo niepokojącego. Nie są w stanie odnaleźć swoich rodziców, a okna i drzwi wyjściowe zdają się nagle znikać, zamykając ich w domu, w którym czyha coś. Jest to horror eksperymentalny i nie uświadczymy w nim typowej konstrukcji fabularnej filmu. Akcja płynie wolno, a artystyczne ujęcia praktycznie nigdy nie pokazują tego, na czym skupia się aktualnie historia, często długo obserwując puste korytarze i ściany. To sprawia, że Skinamarink zdecydowanie nie jest dla wszystkich. Jego pokraczna struktura zaprzecza samej sobie, ale ma to bardzo konkretny cel, o którym pomówimy w odpowiednim momencie. Zanim zagłębimy się w to, o czym dokładnie opowiada Skinamarink, jakie mamy co do niego teorie, a także jak powstał ten film, opowiem wam po kolei zdarzenia w nim zaprezentowane, żebyście dobrze zrozumieli, o czym mówię. Tak jak wspomniałem, przez to, że struktura filmu jest bardzo zachwiana, a narracja bardzo oszczędna, momentami trzeba się naprawdę mocno domyślać, co dokładnie dzieje się właśnie na ekranie. Jest rok 1995. Widzimy dwójkę głównych bohaterów, Kevina i Kaylee, wołających swojego ojca. Ujęcia zabawek, korytarzy, łóżka przedstawiają w miarę normalną noc w jednorodzinnym domu. Przez większość czasu słyszymy tylko ciszę i szum. Rozlega się płacz dziecka. Zapalają się światła i słyszymy poruszenie. Wszystko gaśnie, a po dłuższej chwili w salonie sam z siebie zapala się telewizor. Gaśnie jednak, gdy do domu wraca ojciec dzieci. Okazuje się, że młodszy brat Kaylee, Kevin, lunatykuje w nocy i spadł ze schodów. Informuje nas o tym właśnie jego ojciec, który dzwoni do kogoś przez telefon. Zmartwiony mówi swojemu rozmówcy, że zabrał Kevina do szpitala, ale nie trzeba było mu nawet zakładać szwów. Ciężko określić naszą perspektywę w tym momencie. Cały czas obserwujemy dom z dziwnych kątów, cały czas umyka nam to, co powinno znajdować się w centrum uwagi. Nigdy tak naprawdę nie dostrzegamy twarzy ojca, ani nie widzimy, jak rozmawia przez telefon, ani z kim tak naprawdę rozmawia. Widzimy światło w korytarzu i dźwięk spuszczanej wody w toalecie. Kaylee po cichu wychodzi na korytarz i stoi w nim przez dłuższą chwilę, jakby czegoś wypatrując. Idzie do pokoju rodziców i woła swojego tatę, jednak nie otrzymuje odpowiedzi. Próbuje zamiast tego obudzić Kevina, a po chwili oboje stoją w korytarzu i patrzą na ścianę, na której pojawia się okno. A po chwili znika, zostawiając za sobą jedynie gładką powierzchnię. To pierwsze oznaki tego, że coś w tym domu jest bardzo nie tak. Dostajemy więcej ujęć, które pokazują, że wszystkie okna w tym domu nagle zniknęły. Dorosły człowiek, widząc, że w jego domu nagle zniknęły wszystkie okna, najpewniej spanikowałby i zacząłby odchodzić od zmysłów. Dzieci, widząc to, schwitowały to natomiast tylko pytaniem, gdzie to polazło? Co się z nimi stało? Ta dwójka jest jeszcze zbyt mała, żeby zrozumieć, że to, czego doświadczają, wykracza poza normy pojmowania. I to jest bardzo ciekawa perspektywa, którą podejmuje Skinamarink. Niczym niefiltrowany horror z perspektywy dziecka, z całą jego niewinnością i prostotą. Dzieci znowu wołają swojego ojca, nadal bez odpowiedzi.
Widzimy, jak na oczach dzieci znikają drzwi wejściowe. Kaylee parokrotnie próbuje wykonać telefon, jednak za każdym razem nie ma sygnału. Bezradnie. Kevin proponuje, żeby poszli spać na dole, oglądając kreskówki w telewizji. Zapewne w ten sposób dzieci chciały uciec i emocjonalnie odpuścić sobie trawienie tego, czego właśnie doświadczyły. I faktu tego, że nie wiedzą, gdzie jest ich ojciec. Mamy uroczą scenę, w której po zgaszeniu świateł dzieci mówią sobie wzajemnie, że się kochają i idą spać. Dostajemy ujęcie na ciemny korytarz. Niejako sugerujące, że ta ciemność skrywa w sobie coś, czego jeszcze nie dostrzegliśmy. Gdy dzieci się budzą, w domu nadal jest ciemno. Szykują sobie śniadanie, a Kaylee idzie na górę po zabawki. Widzimy, że światełko, które wcześniej podłączone było do kontaktu w korytarzu na piętrze, teraz leży odłączone na ziemi. Kolejna próba obudzenia taty kończy się niepowodzeniem. Kaylee, wracając na dół, podłącza ponownie światełko, jednak to znowu nagle gaśnie. Większość świateł w domu również przestaje działać, o czym przekonuje się rodzeństwo, próbując zapalić oświetlenie w korytarzu. Teraz jedynym światłem w całym domu zdaje się być blask telewizora. Słyszymy wyrwane z kontekstu pytanie. Dlaczego mama płacze? How come no one's come yet? Pyta Kevin. I don't know. Maybe we should just... Ich rozmowę przerywa hałas z piętra. Dzieciom ukazuje się widok stojącego na suficie krzesła. Jeśli znikające drzwi i okna nie były ewidentnym znakiem, że coś tu jest nie tak, to gasnące światła i latające przedmioty uświadamiają dzieciom, że w tym domu jest coś oprócz nich. Kaylee sugeruje, że powinni być bardzo cicho. Zastanawiają się nad tym, gdzie jest ich ojciec, na co Kevin odpowiada, że może poszedł z mamą. Nie chcę rozmawiać o mamie, odpowiada Kaylee. Mimo, że zdaje się to być jedynie zwykłą rozmową, nam, jako widzom, uświadamia ona, że ta rodzina ma jakiś głębszy problem, który przez dzieci jest postrzegany zupełnie inaczej niż przez dorosłych i starają się one unikać tego tematu. Kevin zauważa kolejne transformacje w domu i woła Kaylee, żeby przyszła. Toaleta na parterze zniknęła. Siostra prowadzi brata na piętro, żeby tam załatwił swoją potrzebę, a w międzyczasie w jednym z pokojów widzi przerażający widok lewitującej pod sufitem lalki. Kevin wraca, przez przypadek strasząc swoją siostrę. Zauważam teraz dopiero taką dziwną awersję rodzeństwa co do piętra. Kaylee musi tam prowadzić brata, jakby sam nie mógł się tam wybrać. Może z uwagi na to, że wcześniej stłukł sobie głowę spadając ze schodów, a może niepokoi ich pokój rodziców i fakt, że nadal nie wiedzą, gdzie oni są. Kevin sam mówi, że bał się i nie mógł się załatwić w toalecie na piętrze, więc dzieci radzą sobie ustawiając wiadra na parterze. Dziwne anomalie, które dzieją się na dole domu, zdają się zmuszać dzieci, by poszły na górę, z niewiadomych nam aktualnie powodów. Kaylee pyta, czy Kevin widział coś dziwnego na górze, jednak gdy ten nie odpowiada, zarzuca temat. Resztę czasu spędzają bawiąc się klockami, a w nocy, gdy dzieci śpią, znowu widzimy ujęcie ciemnego korytarza. Kaylee budzi się w nocy i słyszy, jak z ciemności coś szepcze jej imię. Chodź na górę, Kaylee. Słysząc, jak powoli muzyka z bajek z telewizora znika, zbliżamy się do pokoju rodziców. Na łóżku ktoś siedzi. To ich ojciec. Nie widzimy jego twarzy. Spójrz pod łóżko, szepcze mężczyzna. Spoglądając pod łóżko, dziewczynka nic nie dostrzega, więc próbuje spojrzeć jeszcze raz. Nadal nic. Gdy za drugim razem jednak podnosi wzrok, widzi swoją matkę siedzącą tyłem na drugim końcu łóżka. Jej obecność widocznie wprawiła ją w zaskoczenie, jakby nie powinno jej tu być. Ojciec zaś zniknął. Kaylee. Your father. Przerywa jej trzask drzwi.
Jakby coś kontrolowało jej mowę. Jakby coś obserwowało ich i pociągało za sznurki. Albo jakby to nie była jej matka. Kaylee zamyka oczy, a jej matka znika. Słyszymy skrzypienie. Dźwięk łamanych kości, dyszenia i jęków wydobywa się z szafy, a po chwili wydobywa się z niej dłoń przy akompaniamencie głośnego pisku. Kaylee wraca przerażona do brata, nie odpowiadając na pytanie, gdzie była. Oboje decydują się przesunąć kanapę tak, żeby zablokować przejście na piętro. Ta interakcja Kaylee z rodzicami jest w zasadzie największą wzmianką o nich samych i to wokół niej rodzą się wszelkie teorie na temat tego, jaka jest aktualnie ich sytuacja rodzinna i co może przekazywać ten film w warstwie metaforycznej. Mamy urwaną wypowiedź o tym, że ich ojciec i matka... coś? A także, że bardzo ich kochają. A potem coś na kształt włamania, a może bytu, który zamieszkuje teraz dom i który zajął się rodzicami dzieci, pozbywając się ich. Nie tłumaczy to, dlaczego nie było ich wcześniej w domu, ale to chciałbym, żebyśmy zostawili sobie na później, gdy przejdziemy do teorii o filmie. Dzieci znowu idą spać. Zniekształcony głos z ciemności znowu nawołuje Kaylee. Kevin próbuje ją obudzić, bo ta zdaje się panikować. Wkłada kasetę z bajką do odtwarzacza VCR i idzie do łazienki na parterze. Widzimy, jak kaseta stojąca na odtwarzaczu staje w pionie, a klocki przewracają się same z siebie. Chwilę później okazuje się, że wylądowały one na ścianie. Zarówno kaseta, jak i zabawki. Głos z ciemności woła Kevina. Ponownie. Z muzyki z bajki pozostaje nam jedynie rozmazany szum dochodzący z góry, gdy chłopiec zmierza do ciemnej części piwnicy w poszukiwaniu źródła tajemniczego głosu. Następuje cisza. Słyszymy przytłumione, błagalne wołanie siostry Kevina. Naszym oczom ukazuje się siedząca na podłodze Kaylee. Jej twarz nie ma oczu ani ust. Kevin wbiega na parter spanikowany. Salon już nie jest bezpieczny. Cokolwiek zalęgło się w ich domu, poustawiało wszystko według jego własnej woli. A oaza spokoju, którą wyznaczyły sobie dzieci, przestała spełniać swoją rolę, odsłaniając ich na działania nieznanej siły. Głos z ciemności przestrasza Kevina, gdy ten szuka soku w szafce w kuchni. Hello? Głos nakazuje mu, żeby zasnął, a chłopiec upada na ziemię. Bajka zostaje nagle zmieniona na Presto Changeo z 1939 roku, w której królik Bugs płata figle psu, korzystając z magii. Bajka zatrzymuje się. Wznawia się jednak tym razem, pokazując zapętlony fragment, w którym Bugs znika. Chwilę później znika również zabawka Kevina, leżąca na podłodze, a bajka znowu się włącza. Kevin go ignoruje, jednak głos jest coraz bardziej napastliwy, głośno otwierając szufladę w kuchni. W telewizorze znowu uruchamia się Presto Changeo.
Kevin znika z pokoju, do piwnicy. Dyszy przerażony. Słyszymy hałas przewracanych sztućców. Krzyki Kevina szybko zostają ucięte. Widzimy krew na drzwiach. Głos z ciemności zdaje się, że przyjął sobie za zadanie torturować tę rodzinę, znęcając się nad nimi w swoim wykrzywionym obrazie zabawy. Każe Kevinowi obudzić się. Straumatyzowane dziecko próbuje bawić się klockami i zająć się telewizją, jednak ta zniekształca i wyłącza się. Ostatnie źródło światła w całym domu zniknęło. Kevin próbuje manewrować przez klocki, gdy dostrzega to. W przejściu stoi postać. Jego matka. Siada przed wyłączonym telewizorem i wpatruje się w niego. A potem znika. Kevin łapie za telefon i dzwoni na numer alarmowy, szepcząc każde słowo. Reszty nie słyszymy, bo zmieniamy nagle perspektywę. Widzimy wymowne ujęcie ciemnego korytarza, tego samego, z którego dobiega tajemniczy głos. Operator numeru alarmowego pyta, gdzie dokładnie w domu jest Kevin, na co ten odpowiada, że jest na parterze, ale drzwi zniknęły. Operator próbuje dopytać się, o co mu chodzi i prosi, żeby się nie rozłączał, jednak widzimy, jak słuchawka telefonu opada na ziemię. Nie wiem, czy to kwestia tego, że Kevin stracił przytomność z utraty krwi, czy może zrozumiał, że skoro nie ma drzwi, to nikt mu nie pomoże, a może to coś z ciemności go uśpiło lub kazało się rozłączyć. Jednak wiemy tyle, że nikt po niego nie przyjedzie. Okazuje się, że telefon został zamieniony w zabawkę. Ty to zrobiłeś? Pyta Kevin, na co głos odpowiada śmiechem. Widzimy stan domu. Zabawki porozrzucane po ścianach i suficie. Wszędzie panuje chaos. Dostajemy ujęcie na piętro, drzwi pokoju rodziców. A szum w tle wzrasta do ogłuszającego poziomu. Tutaj film obraca się o 180 stopni i pokazuje prawdziwe oblicze tego, co czyha w domu Kevina, całkowicie zniekształcając narrację. Kevin pyta, jak on to zrobił, na co głos odrzeka, że może zrobić wszystko. Kaylee nie zrobiła tego, co jej kazał i mówiła, że chce do mamy i taty, więc zabrał jej usta. Chodź na górę, Kevin, mówi głos. Zlękniony Kevin zatrzymuje się przed pokojem rodziców, jednak głos uspokaja go, mówiąc, że wszystko jest w porządku i że będzie go chronił. Słyszymy stukot i nagle okazuje się, że znajdujemy się na suficie, a cały dom został obrócony do góry nogami. Kevin zbliża się do pokoju rodziców. Po otworzeniu drzwi ukazuje mu się nieskończona ciemność, a drzwi znikają za nim w oddali. Czy mogę już wrócić? Pyta Kevin. Go back.
W oddali słyszymy echo jakiegoś stukotu, a także odgłosy zwierząt i warkot jakiejś istoty. Cięcie. Widzimy korytarz zapchany klockami, zabawkami i domkiem dla lalek. Oraz napis 572 dni. Czy tyle właśnie torturowana była rodzina Kevina i Kaylee? Czy tyle zmuszony był przebywać tu Kevin po śmierci jego rodziny? Oddalając się widzimy, jak długi jest korytarz, rozciągając się nieskończenie daleko, a muzyka z bajki w tle rozlewa się w pogłosie i echo, aż znowu widzimy ciemność. Na skraju łóżka siedzi kobieta. Matka bardzo powoli znika, niezauważalnie, w pewnym momencie całkowicie znikając z ekranu. Słyszymy westchnięcie i płacz. Uruchamia się telewizor. Widzimy domek dla lalek w oddali i akompaniującą mu rozmazaną muzykę. To ujęcie idealnie oddaje to, w jakiej sytuacji znalazły się dzieci. Domek dla lalek. Zabawka dla czegoś niepojmowalnego, czegoś ogromnego. Obserwujemy, jak latarka oświetla wszystkie miejsca, w których powinny znajdować się drzwi i okna. Potem w ciemności widzimy oczy. To zabawkowy telefon, który nagle spogląda na nas i wydaje z siebie przerażająco głośne dzwonienie. Słyszymy niezrozumiałe szepty i zapada całkowita cisza. Zero szumu, tylko ciemny korytarz, pełen odnóg. Teraz naszym oczom ukazuje się wiele zdjęć i portretów, z których znikają twarze osób, które przedstawiają. Zniekształcone bawiące się dzieci, jakby uciekały z pamięci, a potem... krew, która wylewa się zza rogu i krzyki potwora i dziecka. Pojawia się ponownie muzyka z Presto Changeo, a scena powtarza się jeszcze kilka razy, jakby tortury były zabawą, którą głos z ciemności powtarza w kółko na swojej ostatniej zabawce, Kevinie. W ostatniej sekundzie tej sceny słyszymy, jak woła. Mamusiu. Kevin woła imię swojej siostry i pyta, czy mogą teraz obejrzeć coś wesołego. A potem ukazuje nam się obraz drzwi rozpływających się u dołu. Gdy zbliżymy się wystarczająco blisko, muzyka zanika. I widzimy to. Twarz wyłaniającą się z ciemności, którą możemy przypisać najpewniej potworowi, który torturuje dzieci. Idź spać, mówi głos. Jak masz na imię? Odpowiada pytaniem dziecko. Nie otrzymuje odpowiedzi, więc pyta ponownie o imię stworzenia. Jednak znów bezskutecznie. Tutaj film się kończy. Macie pewnie naprawdę dużo pytań. Tym bardziej, że ostatnie 20 minut filmu to istny chaos. Zmiana perspektywy, chodzenie po suficie i dziwne obrazy nie mające większego sensu. Możliwe, że po moim przedstawieniu fabuły z Kinemaring i pewnych niewielkich sugestiach w głowie macie już ułożoną swoją teorię o tym, co się tutaj wyprawia. Jednak i tak zadajmy sobie to pytanie. Czym tak naprawdę jest Kinemaring? I co się tam wydarzyło? Rozłóżmy to wszystko na czynniki pierwsze. Zacznijmy od najprostszej części. Dosłowna warstwa filmu. Co się tutaj dzieje dosłownie? Dwójka dzieci zostaje uwięziona w domu przez jakiś byt, demona albo jakieś pradawne stworzenie o nadnaturalnych mocach, które następnie torturuje je, zabija Kaylee i potem przez 572 dni męczy Kevina, zniekształcając dom coraz bardziej, aż nie przypomina już mieszkania, tylko domek dla lalek. Na końcu zostaje tylko on i Kevin, w ciemności, gdzie przedstawienie trwać będzie nadal. To bardzo proste wyjaśnienie i takie może jest najbardziej trafne, jednak nie odpowiada na parę pytań, które zapewne gotują wam się w głowach. Co z rodzicami? Dosłowną odpowiedzią byłoby, że również pewnie zostali zabici na początku filmu. Słyszymy przecież dźwięki łamanych kości, gdy matka znika w garderobie. Jednak to nadal nie jest to. Czemu widzimy później matkę dzieci stojącą w korytarzu i patrzącą w telewizor, jeśli ona nie żyje? Tutaj muszę wam przedstawić inny film, autorstwa Kyla Bola, który wrzucił na swój kanał na YouTubie o nazwie Hack.
Jest to półgodzinny film krótkometrażowy, który stanowił bazę do późniejszego nakręcenia Skinamarink. Koncept filmu jest prawie że taki sam. Dziecko jest samo w swoim domu, z matką, która zdaje się mu nie odpowiadać, ile razy by ją nie wołało. Hack jest idealnym filmem do obejrzenia, jeśli chcecie zdecydować, czy Skinamarink to horror dla was. To taka demo wersja Skinamarink. W każdym razie, matka dziecka w Hack okazuje się nie mieć ust w pewnym momencie, a później przedstawiana jest w bardzo przerażającej perspektywie, sugerując, że to ona jest demonem, który terroryzuje dziecko. Idąc tym tropem i wnioskując ze wcześniejszej twórczości Kyla, teoretyzować możemy, że cokolwiek zagnieździło się w domu rodzinnym Kevina i Kaylee, mogło tam znaleźć się przez jego matkę. A nawet jeśli nie przez matkę bezpośrednio, to ta istota mogła sobie ją obrać jako hosta, ciało, z którego korzysta, żeby poruszać się po płaszczyźnie fizycznej. Dlatego widzimy ją później, gdy gaśnie telewizor, a także obserwujemy, jak znika ze skraju łóżka, gdy cały dom został wywrócony do góry nogami i przestają w nim obowiązywać prawa fizyki. Istota nie ma już powodu, żeby pozostawać w swojej fizycznej formie. Do matki zaraz wrócimy, bo musimy jeszcze przegadać temat tego, co o niej mówią dzieci i co ona sama mówi dzieciom, bo to bardzo ważny temat, którego nie podnieśliśmy jak dotąd. Inną teorią i wyjaśnieniem dosłownej warstwy wizualnej filmu to teoria o tym, że Kevin nie żyje. W Hack główny bohater, dziecko, mówi w pewnym momencie do swojej mamy, że przeprasza, że dostało raka. A film kończy się słowami: mamusiu, wydaje mi się, że jesteśmy w piekle. Stąd pewnie tytuł filmu, swoją drogą, Hack, zdrobnienie Hell, piekło. Możliwym więc jest, że główny bohater utknął w czyśćcu lub piekle, albo jest w śpiączce i w okropny sposób przeżywa całe swoje życie, wspomnienia i traumy. W Skinamarink sytuacja jest zadziwiająco podobna. W pierwszych minutach filmu dowiadujemy się, że Kevin lunatykował i upadł na głowę, spadając ze schodów. Dopiero gdy dochodzi do upadku Kevina, w domu zaczynają dziać się paranormalne rzeczy i telewizor uruchamia się sam z siebie. Jak najbardziej prawdopodobną teorią może być, że Kevin jest tak naprawdę w śpiączce, albo swoistej formie czyśćca, przeżywając właśnie rozmazane, nieskupione na niczym wspomnienia, które coraz bardziej rozmywają się im więcej czasu tam spędza. Dlatego nie pamięta twarzy, wszystko jest niejasne i zaszumione, a bajki są jego ostoją i pozornym, bezpiecznym miejscem. Przejdźmy teraz do drugiej części, warstwy metaforycznej filmu i do rodziców, nienazwanych ojca i matki Kevina i Kaylee. Kaylee zdaje się bardzo nie chcieć rozmawiać na temat ich matki, a gdy podnoszony jest temat tego, gdzie zniknął ich ojciec, pada stwierdzenie, że może poszedł do mamy. Co więc się stało z ich matką? Może nie żyje? Może ich opuściła? Ta druga opcja jest o wiele bardziej prawdopodobna, bo gdy słyszymy rozmowę Kaylee z matką, jedna z jej kwestii to bardzo poważne: Kaylee, twój ojciec i ja, które zostaje przerwane głośnym trzaskiem. Twój ojciec i ja... co? Pierwsza myśl, która mi wpadła do głowy od razu po obejrzeniu tej sceny, i jestem pewien, że wam również, to zdanie: twój ojciec i ja się rozwodzimy. Co prawda, nie wiem, kto powiedziałby coś takiego sześciolatce i nie jestem pewien, czy jest to coś, co takie dziecko powinno słyszeć bez odpowiednich filtrów, ale zdaje się to być coś bardzo ciężkiego dla Kaylee. Moją teorią co do tego, co przedstawia ten film w warstwie metaforycznej, jest teoria o tym, że to metafora tego, jak dzieci przeżywają rozstanie rodziców, jak przeżywają mieszkanie w domu, w którym relacja ich rodziców jest toksyczna i naznaczona znęcaniem się, co ciągnie się przez naprawdę długi, długi czas, co wypierane jest przez umysły dzieci, stąd ucięcie kwestii matki. Sprawia to, że dzieci zamykają się w sobie i nie chcą o tym rozmawiać, mimo że tęsknią za rodzicami, stąd może metafora zabranych ust Kaylee. Może wam się nasunąć myśl, że w takim razie łamane kości matki w garderobie mogą symbolizować jej śmierć w jakimś wypadku. Może o to tutaj chodzi. Dlatego dzieci nie chcą o tym rozmawiać. Ale rozbroję to szybko pierwszymi scenami w filmie. Ojciec po powrocie ze szpitala dzwoni do kogoś, żeby mu powiedzieć o tym, co zaszło. Jestem prawie że pewien, że tą osobą jest matka dzieci, która z nimi po prostu nie mieszka. Teraz zastanówmy się, dlaczego w takim razie do tego doszło. Nie jest to istotne z perspektywy rzeczywistych wydarzeń w filmie, ale można się temu przyjrzeć i tak. Czy relacja rodziców rozpadła się, bo jedno z nich znęcało się nad dziećmi i partnerem? To jest opcja. Ale w takim wypadku muszę założyć, że była to właśnie matka dzieci, bo mieszkają z ojcem, któremu najpewniej sąd przykazał opiekę rodzicielską. Jest też opcja, że dzieci są u niego po prostu na weekend lub na jeden tydzień, na zmianę z matką.
Może też być na odwrót, że to ojciec znęcał się w jakiś sposób nad dziećmi i dlatego to jego dom wydaje się być zamieszkany przez potwora, który ich torturuje. Jego dom wydaje się być... nie mieć okien i drzwi, nie ma sposobu na ucieczkę z niego. Ale to też nie tłumaczyłoby, dlaczego dzieci nie chcą rozmawiać o mamie i cały czas wołają swojego tatę, jakby w nim szukając pociechy. Dlatego też Kaylee była tak zdziwiona, gdy nagle zobaczyła matkę w pokoju rodziców. Jej naprawdę nie powinno tam być. Innym faktem popierającym teorię metafory dziecięcych traum jest to, że głos z ciemności raz przybiera głos dziecka, raz ojca, a raz matki. Jakby będąc uosobieniem dziecięcego strachu złożonego z osób, które są dla niego ważne w życiu. Jest jednak nadal parę luk w tych teoriach o rozwodzie i traumach. W pewnym momencie Kevin pyta, dlaczego mama płacze, jakby ją słyszał w tym momencie. A także, gdy jest torturowany wielokrotnie w stanie wylewu krwi pod koniec, w ostatniej chwili woła właśnie swoją mamę. Ponadto, rozmowę matki z Kaylee kończą słowa, że ojciec i matka ich bardzo kochają i że ma o tym pamiętać. O ile teoria o znęcaniu się matki nad dziećmi ma prawo bytu, to o wiele bardziej prawdopodobnym jest, że nie była ona w stanie po prostu sprawować opieki nad dziećmi przez problemy psychiczne. To by tłumaczyło jęki bólu matki podczas rozmowy z Kaylee i nawiązanie do samookaleczania w postaci wbicia noża w oko Kevina. Chłopiec jest zbyt mały, żeby połączyć kropki i zrozumieć, że mamy już nie ma i nie wie dlaczego. Natomiast Kaylee jest na tyle duża, żeby pojąć, co się z nią stało i dlatego ma do niej taką awersję. Ostatnia część tych wszystkich teorii to kwestia warstwy meta filmu. Tego, jak został nakręcony i jak prezentuje się jego narracja. Skinamarink składa się z ujęć, które nie pokazują nigdy tego, co powinno znaleźć się w ich centrum. Kadrowanie jest chaotyczne, a dźwięki urywają się, twarze znikają, a dom zmienia swoje wnętrze. Ostatnia teoria jest taka, że Skinamarink to po prostu koszmar. A w zasadzie film, którego głównym celem jest prezentowanie estetyki koszmaru i żadna fabuła nie ma w większym rozrachunku znaczenia. Z wieloma osobami ten film właśnie rezonuje na tej warstwie. Widzowie wspominają, że ten film przypomina im o jakichś dawno zapomnianych koszmarach, o śnie, w którym nie do końca jesteśmy w stanie pamiętać twarzy naszych znajomych, o traumie, którą czujemy emocjonalnie, ale nie jesteśmy w stanie konkretnie wizualizować. Dlaczego więc ludzie wychodzili z tego filmu z kina w trakcie seansu? To jest kwestia, którą poruszyłem na samym wstępie filmu i dopiero teraz poruszam ją ponownie. Gdy byłem w kinie na Skinamarink, sala była zapełniona ludźmi i wiele z nich zdawało się przyjść na ten seans nie rozumiejąc, co oznacza fraza eksperymentalny horror. Czy ten film jest tak straszny, że ludzie nie mogli na nim wytrzymać? Czy jest tak przerażający, jak go opisałem przed chwilą, że trzeba po prostu wyjść z sali, bo inaczej się poszczasz ze strachu? Nie. Ani trochę. Ten film to godzina i 40 minut oglądania ścian, zabawek i telewizora. Były momenty, w których ludzie na sali dosłownie śmiali się w trakcie oglądania Skinamarink. I to nie dlatego, że to zły film, a właśnie dlatego, że jest filmem eksperymentalnym. Studiuję kierunek związany z produkcją filmów i uwierzcie mi, widziałem w ciągu ostatnich 2 lat o wiele więcej nudnych filmów niż chciałbym, dlatego jestem przyzwyczajony do siedzenia przed ekranem i gapienia się przez długi czas w nic. W zmieniające się obrazy po prostu. Nie sprawia to, że jest to przyjemne, skądże, ale wiem, czym są filmy eksperymentalne. Nie przyszedłem do kina spodziewając się typowego horroru z 3-aktową konstrukcją, jumpscarami i efektami specjalnymi rodem z Avatara. Szczerze powiedziawszy, sam fakt tego, że tutaj w ogóle były jumpscary, jest dla mnie... Wow, nie no, fajnie, że rzeczywiście zrobili jumpscary w horrorze, bo myślałem, że to dosłownie będzie godzina 40 oglądania ścian. To nie jest tego typu film. To jest film, który czerpie garściami z gatunku analog horror i dlatego uważam, że jakkolwiek jako film z nalepką horroru eksperymentalnego sprawdza się w miarę okej w kinie, to jako to, czym jest, nie jest to film do kina. Skinamarink to film, który ogląda się o 2 w nocy na laptopie, gdy na dworze szaleje burza. W pewnym momencie pauzuje się, cofa się, próbuje się zrozumieć, co się właśnie obejrzało, ale przede wszystkim człowiek się boi. Nie jumpscare'ów, nie potworów, ale właśnie tej estetyki koszmarów. A koherentna fabuła jest tylko miłym dodatkiem. Ja dopiero oglądając przed chwilą 2 raz ten film zrozumiałem wiele szczegółów na jego temat i dopiero widząc go kolejny raz na spokojnie czuję to, co powinienem czuć rzeczywiście. Eksperymentalność i formę Skinamarink zawdzięcza też na pewno budżetowi, jaki Kyle Ball przeznaczył na jego wykonanie. 15 tysięcy dolarów, 66 tysięcy złotych. To jest nic. To jest przerażająco niski budżet, jeżeli chodzi o produkcje filmowe. I cudem jest, że Skinamarink w ogóle powstał w takich warunkach.
Skinamarink kręcony był w domu, w którym wychowywał się jego twórca, więc lokację miał zapewnioną za darmo, która dodatkowo idealnie wyłapywała vibe nostalgii i niepokoju. Dodatkowo zakładam, że na planie często nie musiało być w ogóle aktorów, więcej ujęć mamy z pierwszej osoby niż obserwując dzieci. Tak samo audio i dialogi nagrywane były poza planem zdjęciowym w studio. Jednak taki budżet ma też wiele minusów. Zapaliła mi się czerwona lampka, gdy usłyszałem dźwięki kroków dzieci, które są darmowym efektem dźwiękowym z internetu i brzmią bardzo sztucznie i powtarzalnie. Tak samo w śmiech na sali wprawiał ludzi efekt dźwiękowy i to, jak pokazane zostało znikanie drzwi, okien i toalety. Te efekty są zamierzone przez konwencję, w jakiej kręcony jest Skinamarink, ale wiedząc, że kierowane mogły być też niskim budżetem, no odejmują jednak trochę filmowi. Mimo to, box office Skinamarink wynosi aż 2 miliony dolarów, więc powiedzieć, że się zwrócił, to mało powiedziane. Tak czy siak, Skinamarink według mnie jak najbardziej zasługuje na miano jednego z najbardziej przeklętych filmów internetu. Jest kwintesencją tego, czym jest analog horror i odwala robotę lepszą niż niejeden horror puszczany w kinach. Dłuży się, jest nieprzyjemny, opowiada o bardzo niepokojących tematach, ale robi to celowo, bo ty nie masz się dobrze przy nim bawić. Przy Skinamarink masz cierpieć. To też jest część gry. Jeśli spodobał ci się ten materiał, to zachęcam serdecznie do zostawienia pod nim pozytywnej oceny, a także komentarza, co sądzisz o Skinamarink i jakie masz co do niego teorie, bo też chętnie wysłucham, co wy macie do powiedzenia na ten temat. No i oczywiście zostaw subskrypcję, bo przecież oboje wiemy, że i tak tu wrócisz. A jeśli masz ochotę na dostawanie filmów tak o 24 godziny wcześniej i jakieś specjalne eventy, to zachęcam do dołączenia do wspierających. Serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy wytrwali do końca. Szczególnie podziękowania właśnie dla wspierających, bo bez was te filmy by nie powstawały. Myślę, że możemy zrobić fajny event dla wspierających i ludzi na Discordzie jakoś niedługo, na którym obejrzymy sobie wspólnie Skinamarink w któryś weekend, może przyszły weekend, może następny, i wtedy podyskutujemy sobie razem na temat teorii, jakichś powiązań z innymi mediami, takie tam nerdowskie gadki. Tak więc wbijajcie na Discorda, link jest w opisie, i obserwujcie ogłoszenia. Jeszcze raz dzięki wam za uwagę, to był Skinamarink, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.